Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła, a pole bitwy On także wyznaczy, do którego sprawiedliwości Ninie się odwołuje, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość, a pychę zanosząc. Amen. Ten sam nieprzyjaciel, któregośmy pobili pod Chocimiem, stoi przed nami. Jesteśmy wprawdzie w obcym kraju, lecz nie walczymy dla obcej sprawy. Walczymy za nasz kraj i za chrześcijaństwo, nie dla cesarza, lecz dla Boga. Dobrze, owszem, nazwałeś mnie wieprzem w kałuży, ponieważ we krwi łowców i psów twoich, to jest książąt i rycerzy, ubroczę kopyta koni moich, a ziemię twą i miasta spustoszę i zryję jak zwykły dzik. Dopóki miecz mam, dopóki berło w dłoni, nad sobą obcej nie uznam zwierzchności i nie pozwolę, by kto jako sędzia między mną stawał i między mym ludem. Aby mieć pewność, trzeba rozpocząć od wątpienia. Co mnie twój Kościół, twój papież? Milcz, biskupie! Dosyć tej mowy zuchwałej. Ja z Rzymu odbierać nie chcę i słuchać rozkazów. Ja mam innego Pana ponad sobą, który nie siedzi na rzymskiej stolicy i przed nim tylko będę odpowiadał. Skromność powinna być cnotą tych, którym brak innych cnót. Polacy mimo męstwa naród płochy, wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę, życie sobie niewiele ceni. Dać je w chwili zapału, poświęcić majątek, to u nich łatwo, fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił brak. Sekretu nie zachowa, mówić dużo lubi, czynić mało. Nieżywy pies nie gryzie. Pójdzie Polska na rozszarpanie narodów. Kozak i Moskal zagarną ludy językiem zbliżone do siebie i nawet Wielkie Księstwo Litewskie sobie wezmą. Wielkopolskę i Prusy Brandenburczyk zajmie, a dom austriacki o Krakowie i Rusi pomyśli. Trzeba było przed sejmikiem kilka dni z rzędu rezonować od rana do wieczora z tą ciżbą, podziwiać ich brednie, zachwycać się ich płaskimi konceptami, a nade wszystko ściskać ich brudne kapcańskie osoby. Jako Żyd, tak i starosta są ludzie królewscy. Ja panuję nad ludem, a Bóg nad sumieniami. Trzy albowiem są rzeczy, które Bóg zachował sobie. Z niczego coś stworzyć, przyszłość przewidzieć, sumieniami władać. Nie jestem królem sumień waszych. Te sokoły mnie zgubią. Lepiej będzie i zaszczytniej, jeśli zarówno mieszczanie, jak zakładnicy zginą od miecza za ojczyznę, niż gdyby kupując zhańbiony żywot za cenę poddania grodu, mieli służyć obcym. O, dopiero zdumieje się potomność, że po takich zwycięstwach i triumfach, po tak szeroko na świat rozgłoszonej sławie spotkała nas teraz, ach, żal się Boże, wiekuista hańba i niepowetowana szkoda, gdy się tedy widzimy bez sposobów i prawie bezradni albo niezdolni do rady. Jeszcze 40 dni i Niniwa zniszczoną zostanie. Nauka wszędzie człowieka zdobi. I na wojnie, i u dworu, i doma, i w Rzeczypospolitej widzimy to, że ludzie więcej sobie ważą chudego pachołka uczonego, aniżeli pana wielkiego, a błazna, co go sobie więc palcem ukazują. Pragnąc gorąco, jako obowiązani jesteśmy, aby rzecz każda pożyteczna i wszelkie powodzenie rodzaju ludzkiego wzmagało się w przekonaniu, że się to duchownym i poddanym naszego państwa przyda. W mieście naszym, Krakowie, postanowiliśmy miejsce wyznaczyć, gdzieby studium powszechne we wszelkiej nauce dozwolonej się rozwijało. Nie oznaczam wam czasu żałoby ani na miesiące, ani na lata, lecz ktokolwiek mnie poznał i pozyskał mą łaskę, pamiętając o mnie, co dzień będzie mnie opłakiwał. I nie tylko ci, którzy mnie znali i doświadczyli mej życzliwości, lecz również ich synowie i synowie synów także boleć będą, gdy drudzy będą im opowiadali o śmierci króla Bolesława. Boże, czemu ten naród mnie nie chce? Teraz już nie mogę go wyciągnąć z przepaści, w którą się rzucił. Znalazłem się w sytuacji szczególnej, lecz straszliwej. Poświęciłem honor dla spełnienia obowiązku. Przyszliśmy, ujrzeliśmy, a Bóg zwyciężył. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel zasławszy trupem, a proszę, pola i obóz ucieka w konfuzji. Wielbłądy, muły, bydło, owce, które miał po bokach, dopiero dziś wojska nasze brać poczynają, przy których Turków trzodami tu przed sobą pędzą. Wezyr tak uciekał od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni. Łatwo będzie w Polsce o tureckie konie. Jeśli jeszcze raz następny poseł przedstawi taki warunek, każe go powiesić. A więc poświęcę i ofiaruję najdroższej ojczyźnie moje ciało i życie, mienie i krew swoją. Pragnę oddać się całkowicie na utrzymanie czci Bożej, na obronę chrześcijaństwa całego, na obsługę tego istotnego przedmurza, mianowicie naszej wspólnej matki, korony polskiej. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Janusz Korczak czy Maria Skłodowska-Curie?